gdyby, kochani, witajcie w środę, Boże Święty. Pipuś, ty przyjdziesz i nawet ty mi tu ziewasz? Ja wróciłam właśnie z pracy, idę po dwóch chłopaków, nawet pies mi tu przyjdzie ziewać, no. Idę po chłopaków i zawiozę ich do szkoły. Boże Święty, jak mi się chce spać. O matko. Zawiozę chłopaków do szkoły i przyjadę i pójdę chociaż na 3 godzinki się położyć, bo masakra dzisiaj. Jestem wykończona. No, także witajcie w środę. Pewnie vlog będzie z 2 dni, bo no wczoraj też nie dokończyłam, bo szłam do pracy. To wiecie, jak idę do pracy, to też tak nie mam zbytnio czasu, a wczoraj to w ogóle miałam taki zrąbany dzień. Jakiś taki, nie wiem, mówią, że te planety, znaczy się tak, może nie tak, zawsze wydawało mi się, że te planety i tam wiara w to, że gdzieś to ma na nas wpływ, to jest bujda, ale teraz ostatnio się tak jakoś zastanowiłam nad tym poważniej, bo myślę sobie, że to chyba coś ma wspólnego z... Że to chyba ma coś wspólnego z planetami, to co się ostatnio dzieje w moim życiu. Jakieś masakryczne rzeczy. Dobra. Wczoraj odebrałam w ogóle paczki z Zalando. Przyszły dwie. I wam je dzisiaj też pokażę. I w sumie to będzie taki vlog ciuchowy, no bo wczoraj wam pokazywałam koszulę, dzisiaj wam pokażę dresy. Zamówiłam sobie dresy, bo muszę mieć dres. No, szarego niestety nie. Nie lubię szarego, ale zamówiłam sobie dresy i będę szukać sobie teraz spodni dresowych, bo no zaczął się rok szkolny, nie? I wiecie, zawożę chłopaków zawsze rano. No i w czym najlepiej wyskoczyć w dresie właśnie, nie? Jak wracam z pracy, no to jestem w tych ciuchach, w których jestem z pracy, jak ich odwożę, ale... Jak jestem w domu, no to fajnie szybko wrzucić dres, bluzę dresową i lecieć. I po prostu potrzebuję porządny dres, bo wszystkie moje dresy, nawet teraz... Jezus, co to była za firma? Nie pamiętam. Te na S. Nawet te już są takie brzydkie. Znaczy się brzydkie. No ja je sama dobiłam, bo ja w nich sprzątałam. Zawsze sprzątam na kolanach podłogę i wszystko i są takie dobite, są przetarte, takie jasne się zrobiły na kolanach, więc potrzebuję porządny dres, w którym Jezu, przepraszam, w którym nie będę sprzątać, idę, bo zaraz chłopaki się spóźnią, znaczy się nie, no nie spóźnią się, ale muszę jeszcze im kanapki zrobić. No, elegancko się otwiera nowe drzwi. Ja nie wiem, czy ja wam pokazywałam w ogóle te moje nowe drzwi, ale tak one wyglądają. Jeszcze ich nie umyłam nawet, nie zdążyłam ich porządnie umyć, tylko pościągałam te... Jezus, no tą folię taką. Tu jeszcze mam do wyniesienia rzeczy. Ale wiecie, ja tak na razie jeszcze w tym tygodniu będę sprzątać i ogarniać. To to się stęskniło. O Boże, aż tak ty się stęskniłeś? Janusiu, co? Ty nie masz gorączki przypadkiem? Ty coś masz ciepłe czoło? Nie, chłopie chyba. Jezus, już się rok szkolny zaczął. No ty nie masz, ale on? O Boże, on ma kaszel. Aj, dziecko, syropku mama da. Dobra, puść się, muszę odłożyć ją. Ja mogłem zasnąć, bo ja cały czas kichałem. No jo. Bo latacie na tych spodenkach. No i dobra, kochani, ja już wstałam, znaczy się już dawno temu. Mój mały łobuz ma palce na szkło. O, nie wieszaj się na mojej plecy, Franek. Franek napisał ładnie literkę. Ja napisałam. Jedną napiszę jeszcze wieczorkiem, tak? No baw się. Baw się. Franek. Ja byłam zrobić ogień. Tak ciężko w ogóle nie chce mi się palić w piecu, ale będę musiała wezwać kominiarza na przyszły tydzień.
No. Mama, patrz teraz. Czekaj. No i na co mam patrzeć? Ta podłoga tu jest strasznie porysowana przez tą szafę. Co ty robisz z tym traktorem? Na dwóch kołach ty jeździsz? No, ja tak. No, a ja nadal mam rzeczy niepoukładane, ale teraz się za to biorę. Biorę się za ogarnianie tutaj, bo tu pukałam sobie pomidory, więc tak. Muszę wyjąć zmywarkę, nastawić kolejną i działam. Statywu z... Tenek, przepraś. Przepraszam. No co to są za słówka? Co to są za słówka, ja się pytam. Skąd ty je bierzesz? Ty masz 7 lat czy roczek? Co? Ile ty skończyłeś niedawno? Roczek? Nie zachowuj się. Nie wiem. No. Właśnie ropę muszę kupić do traktora. Ona? Trzeba niaki przygotować, bo nie wiem. Traktorem ci przypomniał. Ile tam jest? To ja i tego mama, traktorem ci przypomniał. To ja podjadę. Mama, traktorem ci moim przypomniał. No, będziemy wozili drzewo, to wiesz? Mama? Nie naciskaj mi na tą szufladę, bo ona jest zepsuta. Ona i tak wypada. Tak. Nie wiem, a jeszcze u babci jakiś balot tam jest na szafie. Go przyniosłeś? Nie. No, tam na szafie. Nie trzaskaj tymi drzwiami. No. I co będziesz na nim robił? Co? Powiększę nasze pole. Powiększysz, ale wtedy musisz kupić, żeby powiększyć. No. Trzeba dokupić hektarów, sąsiada kupić. Nie. A skąd weźmiesz pieniądze? Co? Nie wiem. Zapracujesz na mnie? No. Najpierw sobie wezmę pracę. Potem będę kupował traktory. I nic więcej. Wygrajcie tym. Nie krzycz. Łapany!
tylko cztery warstwy. I nie będę miał krycia. Mama? Tak? I nie będę miał kryki. Czego? Kryki. A kryki? Czemu? Bo na krykę ja będę miał, jak powiększę nasze pole. Aha, no dobrze. Dobra, kochani, ja przyjechałam z zakupów, muszę wynieść zakupy, wziąć baniak. Pimpuś, wziąć baniak i jechać po ten traktor. Wróciłam do domu, jest
Prawie. 23, 22, 20, jak wyszłam do domu. A teraz jest już 22:40. Otworzyłam sobie migdały. Bo powiem wam, że dzisiaj tylko jadłam, jak wstałam. Później kupiłam sobie czekoladę w Biedronce na tych zakupach i zjadłam ją. I wy czasami się mnie pytacie, znaczy się pytacie, piszecie mi, że ja mogłabym schudnąć i tak dalej. Mój typ życia nie pozwala mi na to. Więc no, tak to wygląda. Jestem głodna, ale już nie będę jadła. Po prostu pogryzę sobie parę tych migdałów i pójdę spać. Pokażę wam jeszcze zakupy. A, właśnie i tak sobie usiadłam, bo już jestem taka zmęczona. I pokażę wam coś fajnego. Wiecie, że ja oglądam Żurnalistę. Nieraz wam to mówiłam, że ostatnio w ogóle lubię oglądać takie podcasty. No i pokażę wam kawałek podcastu z Bianką Lipińską, którą kurde zawsze uważałam za taką typową typiarę, za taką, no przepraszam, ale taki wizerunek trochę został jej wykreowany gdzieś tam w mediach i uważałam ją za taką, kurde, nie wiem, chamską, bezczelną, jak to jeszcze nazwać, taką gwiazdeczkę, wiecie, o co chodzi. I dzisiaj, jak oglądam jej rozmowę z Żurnalistą, no to zmieniłam o niej zdanie kompletnie. Tylko nie wiem, na ile taka rozmowa też może być udawana, chociaż z drugiej strony po co ktoś ma udawać, nie? Tak jak ona mówi, że jak się kłamie, to trzeba te kłamstwa pamiętać. Trzeba pamiętać, komu się co kłamało. A jak się jest sobą, to niczego nie trzeba pamiętać i niczego nie trzeba udawać. I pokażę wam coś jeszcze, co po prostu jest takim sztosem i ja też tak uważam i podzielam jej zdanie i w ogóle kocham tą typiarkę za to. No, zmieniłam o niej zupełnie zdanie. I czasami tak jest, że gdzieś tam widzimy kogoś obraz w internecie i mamy jakieś takie wyrobione zdanie na temat tej osoby, mimo że jej nie znamy, a tak naprawdę jest zajebistą kobietą, po prostu. Wiadomo, że daj mi człowieka, znajdę na niego paragraf i do wszystkiego można się przyjebać. A w tym kraju ludzie to uwielbiają. To jest najgorsze? Najgorsze jest to, że do mnie nigdy, przynajmniej nie pamiętam, może ty będziesz tam miał w notatkach, nie przyjebał się żaden facet. To prawda. Tylko kobiety. Wiesz, co się dzieje na Instagramie? Jak jestem wyzywana od szmat, kurew i tak dalej, to zawsze są kobiety. Mało tego, to są panie na zdjęciu profilowym dzierżące dziecko dumnie. To są zawsze kobiety. To kobiety opluwają mnie, to jak wyglądam, to co osiągnęłam. Moje książki, moje filmy, moją rodzinę. To kobiety. Kobietom robią takie rzeczy. Faceci? Czy ty w ogóle widziałeś kiedyś przykład tego, żeby na faceta pluli faceci? Dobra, kochani. Pokażę wam zakupy z Biedronki i idę spać. Zostawię sobie to pranie na jutro. I tą szafę, i to okno też na jutro. Ja wiedziałam, że to tak będzie, że ja nie ogarnę, że za dużo rzeczy się zbierze na raz. No ale dzisiaj i tak jest super dzień. Dzisiaj i tak masę rzeczy mam ogarniętych, bo ogarnęliśmy temat traktora. Ogarnęliśmy temat samochodu. Jutro odbieram samochód od mechanika, więc ten wtrysk zostanie zrobiony. Bo ja nie wiem, czy ja wam mówiłam, ale przed wyjazdem do Jarosławca zepsuły mi się wtryski. W sensie zepsuł mi się jeden wtrysk w samochodzie. I pan powiedział mi, że najlepiej to, żebym nie jechała, ale mogę jechać, bo to w sumie nie jest daleko. I że jak jedzie się na dużych obrotach, to z samochodem nic nie powinno się dziać. No i przyjechałam, jestem, żyję, nic się nie stało.
Zawiozłam samochód dzisiaj do mechanika. Właśnie razem z tym moim kolegą zawieźliśmy go i ogarnęliśmy temat traktoru, więc super, cieszę się. I dzisiaj powiem Wam, że bardzo cieszę się, że mam kogoś takiego, na kogo mogę liczyć. No, fajne to jest. I tyle w temacie. Dobra, teraz słuchajcie, ale żeby nie było, nie, to nie jest... Ale żeby nie było, to nie jest jakiś mój nowy kolega, w sensie facet czy cokolwiek, bo on ma żonę i dziecko, więc po prostu pomaga mi tak, wiecie, zwyczajnie. No i wiadomo, no, nie ma nic za darmo, tak? On chce sobie gdzieś tam dorobić, przyrobić, a ja potrzebuję pomocy, więc za tą pomoc też muszę zapłacić, nie? To nie jest tak, żeby ktoś z Was sobie nie pomyślał, że o Boże, no Ewa ma kolejnego jakiegoś faceta, bo tak, z tamtym się rozstałam. Bardzo szybko po tym, jak opublikowałam tamten film. I w sumie nie żałuję, powiem Wam, że mam to gdzieś. Co kto sobie pomyśli o tym, bo tak jak mówiłam, albo to będzie to, albo to będzie lekcja, okazało się lekcją, więc... Tyle w temacie. No, a jeżeli będziecie chcieli kiedyś taki filmik, w ogóle ostatnio sobie myślałam, że zrobię taki filmik chyba z jakimiś takimi moimi akcjami z portalem randkowym. No, bo tych akcji trochę mam, nie oszukujmy się, więc jakbyście chcieli jakiś taki filmik, co tam się dzieje na tych portalach randkowych i co tam za ludzie są przede wszystkim i... No, to jest co opowiadać, powiem Wam, że ja chyba kiedyś książkę napiszę z tego, bo... Dobra, śmiać mi się chce. Więc tak, zakupy z biedy i idę spać, bo rano muszę wstać. Dużo wcześniej, bo idę z chłopakami pieszo do szkoły. Potem ich też odbieram pieszo. Więc dzisiaj narobiłam trochę kroków. Dzisiaj mam 9318, to i tak jest mało. Ale no, spałam pół dnia, więc weźcie to pod uwagę. I jutro będę właśnie dużo chodzić, bo po chłopaków, potem będę wozić drzewo, więc mam na jutrzejszy dzień plan. No i mam nadzieję, że jutro już mi się uda tutaj poukładać w tej szafie. Właśnie jutro muszę też zadzwonić do pana od tej szafy właśnie. Dobrze, widzicie dobrze, że ja do Was tak gadam, bo ja sobie myślę, co ja będę jutro robić i Wam to powiem i od razu mi się nasuwają te myśli, co ja mam do zrobienia na jutro. Więc jutro muszę ogarnąć ten temat szafy i temat skręcenia łóżka chłopaków. Więc jutro chyba zadzwonię do tego pana i się ogarniemy, umówimy się, bo wiecie, ja w chłopaków w łóżku chcę robić ten jeden bok, albo będziemy go naprawiać, w sensie takim, że tam to, co zostało oderwane kiedyś, będziemy coś z tym robić, albo będziemy cały nowy bok. Zobaczymy, co ten pan mi powie. On musi przyjechać, zobaczyć co i jak. I wtedy w sobotę chyba będzie mi to przestawiał, tą szafę i skręcał łóżko. I wtedy będę na przyszły tydzień się umawiać z panem od mebli, więc będę dalej ciągnąć ten temat. No bo najpierw muszę ogarnąć, tak jak już gadałam sobie z majstrem, najpierw ogarniemy temat mebli, żeby meble były gotowe, wtedy majster wpada, robi mi te płytki, odświeża mi kuchnię, bo już nie mogę na nią patrzeć i wtedy meble wpadają. No i od razu majster powiedział też, że ten korytarz by trzeba było, no i trzeba by było, bo jak położymy płytki tu w kuchni i wyrównamy ten poziom z poziomem w pokoju, w łazience wiecie, że jest wyżej, nie? Trochę. Więc jakby, żeby wszędzie już wyrównać, to też korytarz. Więc ja muszę w ogóle też się zorientować w przyszłym tygodniu, jaki koszt będzie tych płytek, bo resztę rzeczy, no to, to tam, wiecie. Ale te płytki to będzie najdroższa część i meble. Bo, no te kleje i tak dalej, to tam pewnie paręset złotych. Chociaż przy remoncie pokoju to wyszło chyba tyle samo, co... te największe rzeczy, no ale dobra, to będzie osobny filmik z kosztami remontu pokoju, tylko nie wiem, jutro może sobie postaram dla Was nagrać to,
zobaczymy. Muszę mieć taki dzień, żeby usiąść nad tymi rachunkami, żeby to spisać, bo część mam sobie spisanych, ale no muszę to spisać sobie tak, żeby to było merytorycznie wszystko, żebym ja się nie zastanawiała ile co i żeby to miało sens, ręce i nogi. Więc tak, dobra. To by było jakiś plan na jutro. A teraz Wam pokażę rzeczy. Właśnie miałam Wam pokazać dresy. Ja już je na sobie mam. Dzisiaj cały dzień w nich chodzę, ale to Wam je później pokażę. I tak, kupiliśmy sól do zmywarki, bo się skończyła. Muszę tam wsypać. Kupiłam maliny. Dwa opakowania malin, bo były świeże. Wiecie co? Były świeże na takim tym, co panie przywożą te warzywa i owoce. I wzięliśmy z tego właśnie, z tego wózka. Z palety normalnie. Bo tam... Wiem, że one zawsze, tak słucham, kto tam ciężko oddycha, że one są świeże, więc wzięłam dwa opakowania malin. Nie wiem, czemu chłopaki nie zjedli. I sobie na jutro do śniadania, tylko nie mam chyba jogurtu, ale dobra, zobaczę. Kapsułki oczywiście do prania. Ja nadal nie ogarnęłam tematu pralki. Przepraszam, ale no sama siebie muszę przeprosić, bo nie ogarnęłam tego. Jeszcze nie zdążyłam zajrzeć do tej instrukcji od pralki i cały czas piorę na tym programie 40 minut. A na przykład ostatnio zauważyłam na koszuli, że wiecie co, od tego psikacza do prasowania zrobiły mi się takie kropki na koszuli, nie? I to nieładnie wygląda. To wygląda jakby ona była brudna od tłuszczu. Nie wiem, coś jest nie tak z tym psikaczem. Nie mam zielonego pojęcia, ale chyba będę to kupować sobie w sklepach stacjonarnych, a nie na Allegro, bo nie wiem, może to przegrzane jakieś czy co. I są po prostu takie kropeczki. No i jakbym ja ją wyprała w wyższej temperaturze, tą koszulę, to może by to zeszło, ale tam nie mogę ustawić większej niż 40. Więc dobra, nieważne. Out of topic. Dalej, wracamy do zakupów. Ewa, skup się. Te herbatniczki, to chłopaki już jedno opakowanie zjedli. Płatki kosmetyczne, mam gdzieś tutaj drugie, bo w ogóle pokończyły mi się wszystkie płatki. Ostatnio sobie robię dosyć często, nie robiłam często makijaży. Ale no, skończyły mi się płatki, zwyczajnie. Grejpfruty. Tylko tak, chyba jeszcze będę musiała zetrzeć tą szafkę, żeby poukładać te owoce. Kiwi, parę sztuk. Kupowałam teraz na sztuki, bo te w tych opakowaniach są tańsze, tak, faktycznie, a te na sztuki są większe i chyba, nie wiem, lepsze, mam nadzieję. Berlinki. Ostatnio polubiliśmy bardzo berlinki i te, słuchajcie, z serem są naprawdę bardzo spoko. Mięso mielone. Ja te zakupy w ogóle przywiozłam, słuchajcie, je tu wrzuciłam, zaniosłam karmę tam do... koło śmietnika, bo zawsze w śmietnik wkładamy, ale jutro są śmieci, więc śmieci wynieśliśmy na drogę, znaczy się na wjazd i jutro ją rzucę do śmietnika. Zawsze trzymam karmę w śmietniku, żeby nic mi nie wyjadało jej, bo czasami nawet kury wyjadają, więc tak, jeszcze do tych zakupów kupiłam karmę, jeszcze kupiłam wodę, ale to Wam zaraz pokażę. Tak, mięso mielone, tutaj było dwa opakowania. Kupiłam ten makaron i to jest makaron Barilla i on jest naprawdę dobry i to jest kilogram, więc go Wam polecam, on bardzo fajnie wychodzi przy spaghetti, jest taki, no zawsze al dente wychodzi, jakby nawet jak go przygotujecie, to wychodzi zawsze al dente. Kupiłam też te perfumy do tkanin, dwa, bardzo ładnie one, mniej trzeba tego dać i bardzo ładnie one pachną. Te do picia, jogurty takie bananowe, tutaj to, że to szybko zaraz do lodówki wszystko chować, masło, osełka masła, a to do zamrażarki, nektarynki, więc ja byłam tak ogólnie po owoce, warzywa, tu kupiłam chłopakom takie świnką, taką kanapki, zeszyt, jeden zeszyt dla Jasia do historii, bo mieliśmy zeszyt, ja się miał do historii, ale taki 16-kartkowy, a on ma mieć do historii taki duży i wzięłam mu grubszy po prostu, z twardą okładką. Jezu, co się stało z tymi bananami? Koktajl będę musiała zrobić, bo się zgniotły.
woreczek jabłek. My mamy też swoje jabłka, ale no jeszcze trochę. One będą, ale jeszcze trochę. Mamy też swoje gruszki. Franek chciał koniecznie danonki. Nie wiem dlaczego, ale no wzięłam. Wzięłam, pozwoliłam mu wziąć. Dwa opakowania borów. Jezu, szereszeń lata na dworze. A ja mam tu światło zapalone i mam uchylone okno, ale mam tą moskitierę na szczęście właśnie. Jutro muszę jeszcze okno umyć, więc z rana będę to jutro ogarniać, bo już mam dosyć po prostu patrzenia na, ten, na te rzeczy, na tej kanapie i na tym krześle. Drugie płatki. Nie wiem czemu wziąłem dwa, ale tak po prostu. Na zaś... Co tutaj mamy? Serek. Grani, twarożek taki. Herbatnik. Kurde. Muszę chyba zamknąć okno, bo się boję, że on mi tu wleci, wiecie. Szereszenia się teraz pchają do domu, bo idzie zima i one pchają się. Na pewno u nas na strychu ich będzie masa, bo zawsze tam są. I robią sobie gniazda. Ale no tutaj przez to, że jest światło. I te paluszki serowe dla chłopaków. I tutaj wzięłam ogórki. Ja muszę jutro iść do szklarni jeszcze też. Zobaczyć, czy tam są jakieś ogórki. Ale już ostatnio tam chyba tylko dwa były. Więc mam nadzieję, że one będą już do zerwania. I to będą ostatnie ogórki w tym roku. I to tyle, słuchajcie. Więc tak. Takie zakupy. Ja tu zaraz pochowam. I lecę spać. No przepraszam Was, że tak chaotycznie wygląda ten vlog z dwóch dni. I, ale no przyjazd do domu i powrót do pracy i tyle rzeczy naraz. Zresztą jak zawsze u mnie, nie? Także tak. Ale cieszę się, że dzisiaj ogarnęłam tyle tych rzeczy. Naprawdę jestem z siebie dumna. No. Także do zobaczenia. Mam nadzieję, że jutro już będzie taki vlog z jednego dnia, że się uda, bo dzisiaj to był dzień na wawiackich papierach, naprawdę. To tu, to tu, to tu, ciągle coś i naprawdę, ja nie miałam czasu nawet chwytać i nagrywać, a to, co nagrywałam dla Was, to tylko takie urywki po serio, nie miałam czasu. Więc tak, a lubię to robić, no po prostu. Więc gdzieś tam brakuje mi tego i chciałabym taki normalny vlog od rana do wieczora, a nie, że takie ciągłe jakieś tam urywki. Dobra, słuchajcie, kończymy. Ja kładę to do lodówki i idę spać, bo rano trzeba wstać o 6, żeby chłopaków zdążyć zaprowadzić na autobus. I to tyle. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Jutro będę wozić drzewo, więc dużo łapek w górę, żebym miała siłę i żeby mój kręgosłup tu przeżył. Trzymajcie się. Pa!